Dobry wieczór Państwu. Już powoli będziemy zaczynali, chociaż jest chyba dokładnie godzina 18.03, więc jeszcze najwyżej osoby, które się spóźnią, dojdą, ale Państwo przybili na czas, więc jakby to musimy tutaj premiować i doceniać, żeby Państwo nie tracili tutaj swojego cennego czasu, zwłaszcza, że artysta czy bohater dzisiejszego spotkania, czyli Wojciech Wilczyk, przygotował bardzo taki bogaty materiał wizualny. Ponieważ ja się może jeszcze przedstawię. Wojciech Wilczyk, Adam Mazur. Ja to dzisiejsze spotkanie poprowadzę i... No nie, to może na koniec. Adam. Wojtek. W każdym razie to spotkanie dzisiejsze jest... Próbujemy tutaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy Wojtek, jak Państwo wiedzą, ma wystawę, która jest... Można ją zobaczyć na dole w galerii w tymże muzeum. Natomiast... Ja wydałem książkę Decydujący moment nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, wydaną przez krakowskie wydawnictwo Charakter, więc tym bardziej mi jest miło tutaj w Krakowie być właśnie, spotkać się też z wydawcami tej dla mnie bardzo ważnej książki. Natomiast tak jest, ja zaproponowałem, nie wiem, wydawcy zawsze lubią, żeby było o książce i spotkania, żeby był z autorem. Natomiast dla mnie mówienie o tej książce i mówienie o książce jest w pewnym momencie, myślę o niej, uwielbiam ją, ale jak pomyślałem, że mamy zrobić spotkanie w Krakowie, to jest wystawa Wojtka Wilczyka, tutaj zaproponowałem też koleżankom z muzeum, żeby to połączyć właśnie, żeby to jakoś zintegrować, ponieważ ta książka właściwie w jakiejś mierze chyba też bez samych twórców, w tym Wojciecha Wilczyka, byłaby niemożliwa. Więc jest to i promocja książki, i promocja wystawy, i przede wszystkim spotkanie z artystą, bo ta książka też jest w jakiejś mierze dedykowana właśnie, to jest leksykon, gdzie są właśnie takie biogramy poszczególnych twórców, one są w takim prostym, chciałem zrobić, żeby to było możliwie komunikatywne, takim przelocie biograficznym, czyli można zobaczyć takie sylwetki twórców i tego, skąd oni właściwie się wzięli, co robią, jaka jest też taka dynamika ich myślenia o fotografii, o własnej twórczości. Każdy z tych 90 ponad twórców ma niestety albo stety tylko albo aż 4 strony, co jest w wielu wypadkach z dużą jakby stratą dla czytelników, bo autorzy tacy jak na przykład Wojciech Wilczyk pewnie powinni mieć właśnie stron, nie wiem, 40, 140, a nie 4, ale oczywiście wtedy ta książka byłaby kompletnie nie do ogarnięcia. Więc w Warszawie, jak robiliśmy to spotkanie, to ja też zaprosiłem większy zestaw twórców, czy właśnie fotografów, którzy dla mnie są bardzo ważni i w tej książce się znaleźli. W Krakowie, chociaż też środowisko krakowskie jest niezwykle, tak nie wiem, z mojego punktu widzenia interesujące, jest tu wielu bardzo ważnych twórców, którzy mają znaczenie ogólnopolskie, a może nawet są znani szerzej poza granicami tego kraju, to jednak zdecydowałem się na to spotkanie właśnie z Wojciechem Wilczykiem. Tutaj nawet pani z jednej rozgłośni radiowej mnie pytała, no dobrze, ale pan tak miał wybrać jednego, to od kogo by tutaj pan zaczął? Wojciech Wilczyk właśnie zdecydowanie byłby taką osobą, która też dla mnie jest szczególnie ważna, ponieważ ta narracja będzie trochę o Wojtku, o jego właśnie twórczości, więc ja może zacznę od takiego biograficznego momentu, kiedy spotkałem Wojciecha Wilczyka, to był bodajże 2001 rok, wystawa w Małej Galerii, gdzie tak i właściwie od tego czasu mamy taki intensywny też kontakt, zarówno na linii kurator, artysta, ale też Wojtek Wilczyk jest bardzo nietypową osobą, bo jak Państwo wiedzą, jest też nauczycielem, jest właściwie krytykiem, jest poetą, jest osobą, która bardzo intensywnie komentuje to, co się dzieje w kulturze nie tylko fotograficznej. I dla mnie zawsze to było takie istotne, czy pociągające, żeby właśnie fotografię widzieć w dużo szerszym kontekście, nie tylko takiego medium, które jest właśnie zamknięte, skoncentrowane tylko i wyłącznie na technice, chociaż ta technika też dla Wojciecha Wilczyka jest czymś niezmiernie ważnym i o tym też dzisiaj będziemy mówić. Natomiast na tym się nie kończy, od tego się można powiedzieć zaczyna historia tej fotografii współczesnej. Więc to spotkanie jeszcze też dla mnie jest ważne, ponieważ znając Wojtka już ponad 10 lat,
I tak jak Państwu tutaj mówię, mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać o fotografii czy o sztuce, też spierać się o to, ale te rozmowy w pewnym momencie już gdzieś, no one są nieformalne, tak? Natomiast ja sam chętnie pomyślałem, że jeszcze raz przyjrzę się temu, co Wilczyk robi, właśnie tak z takiej trochę innej perspektywy, gdzieś przed państwem, w może bardziej takim oficjalnym spotkaniu, gdzie on też musi ułożyć pewien materiał, pokazać go, opowiedzieć, a ja będę mógł zadać kilka pytań, które no, nie padły na przykład w naszych rozmowach wcześniejszych. Ponieważ też nie jest tak, że jestem jakby bezkrytyczny wobec tego, co Wilczyk robi, są różne rzeczy, które mi się bardziej lub mniej podobają i myślę, że to spotkanie z artystą będzie ważne dla niego, ale też tutaj dla nas jako obserwatorów tego, co się w tej fotografii polskiej, nie tylko fotografii Wojciecha Wilczyka, wydarzyło. Ja poprosiłem Wojtka, żeby zaczął od tego zdjęcia taty, które też na przykład dla mnie jest jakby dużym zaskoczeniem. Ona pojawiła się na blogu Wilczyka, nie wiem, dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu i to są takie kolejne jakby też odsłony rzeczy, które są dawne, które jednocześnie są nowe, które pozwalają przemyśleć jeszcze raz to właściwie skąd pewne rzeczy wydawałoby się oczywiste się biorą. Więc zaczynamy od ojca. To jest zdjęcie mojego ojca, które wykonałem w roku 1989. Jak Adam mnie poprosił, żebym to wykorzystał i też zdjęcia ojca, ponieważ mój ojciec był fotografem, więc żeby wykorzystać te zdjęcia w czasie tego spotkania i pokazać, a koniecznie chciał, żeby to zdjęcie pokazać, zacząłem się zastanawiać, jaki rodzaj inspiracji był w przypadku tej fotografii, takiego ujęcia bardzo ciasnego. Więc tak, najpierw pomyślałem sobie o zdjęciach, a właśnie, to tak się nazywa mój ojciec. Będziemy potem przez chwilę oglądać fotografie wykonane na krakowskim Kazimierzu w latach 1959-1964. No więc ja się zastanawiałem, jaka była inspiracja. Myślałem o Avedonie i o Irvingu Penie, ale zdałem sobie sprawę, że w 1989 roku nie mogłem ich oglądać, ani w postaci albumu, a tym bardziej w sieci. Więc przypomniałem sobie, że wtedy przedmiotem mojej fascynacji fotograficznej był album Przeciwnicości ze zdjęciami Witkacego i tam są właśnie takie ujęcia robione nie tyle obiektywem makro, co rzemieślnik Witkacemu zamontował kawałek rury wodociągowej i zrobił taki pierścień makro. I te wszystkie takie fotografie Artura Rubinsteina i innych osób były robione taką namiastką obiektywu makro. Natomiast tutaj oglądamy fotografie, jak już mówiłem, wykonane na przełomie lat 50. 60. To jest taki dosyć unikalny zapis, zdjęcia zrobione na krakowskim Kazimierzu. I mam nadzieję, że kiedy skończę projekt o Warszawie, który realizujemy z Elą Janicką, na wiosnę, to zabiorę się za te zdjęcia i w końcu je wszystkie opracuję i doprowadzę do wydania książki, bo mniej więcej 60 fotografii, tak pi razy oko, nadaje się do zbudowania narracji wizualnej i w ogóle do zamknięcia w postaci albumu. Ten materiał rozumiem, że już zacząłeś nad nim pracę po śmierci ojca, tak? Czy... No już długo po śmierci, tak. Z tym, że to było tak, że kiedy ojciec miał pierwszą jak gdyby prezentację tego materiału, bo on został dopiero pokazany podczas pierwszego festiwalu kultury żydowskiej w 1900, ten, który Janusz Makuch wymyślił i nadal temu szefuje, w 1988 roku, to razem z ojcem robiliśmy te odbitki, one były nawet sepiowane, co ciekawe. I potem, z tym, że Te negatywy są dosyć zniszczone, są porysowane, czasami mają plamy, więc przygotowując je do edycji muszę je czyścić i skanuję i przygotowuję je w taki współczesny sposób. Oczywiście zostaną wydrukowane z duotonu, jak Pan Bóg przykazał, porządnie, w jakimś takim minimalistycznym layoutie. To znaczy tutaj było tak, że o takim wpływie jeśli chodzi o obrazowanie fotograficzne,
To chyba nie mógłbym tego powiedzieć, że to jakoś na mnie działało. Natomiast... No nie, ale te zdjęcia są gdzieś też podobne, czy mogą być podobne do tego, co na przykład można... Może mimowolnie. W każdym razie na pewno praca w ciemni, ponieważ pomagałem ojcu robić odbitki, więc tam od 10 lat robiłem i pamiętam dokładnie zapach tych wszystkich odczynników, a szczególnie utrwalacza, w którym jest dużo tiosiarczynu. Dosyć specyficzny zapach. Spędzałem tam długie godziny, nienawidziłem tego, też nienawidziłem siedzenia w ciemni. Natomiast jeśli chodzi o taką edukację wizualną, którą zawdzięczam mojemu ojcu, to na pewno chodzenie do galerii, do muzeów, ponieważ regularnie chodziliśmy do BWA, czyli obecnego Bunkra Sztuki, do Muzeum Narodowego, do obu oddziałów. Mój ojciec bardzo lubił malarstwo młodopolskie, także jako dziecko się doskonale z tym opatrzyłem. Czyli z malarstwem w mocnym stopniu realistycznym. Ponieważ miałem z tym związek, też pisałem bardziej intensywnie, a potem przestałem pisać i wymyśliłem sobie pod koniec lat 90., że zrobię książkę, która będzie antologią zawierającą teksty tak zwanego pokolenia, znaczy roczników 60., do których sam się zaliczam, ale że to będzie antologia zupełnie inna od typowych antologii literackich, czyli że będą tam fotografie autorów wybranych przeze mnie, no i oczywiście ich utwory. Przeważają poeci, w ogóle mężczyźni generalnie rzecz przeważają, no ale taki był zestaw po prostu autorów w przypadku roczników 60. i poetki, poeci nad prozaikami, ale oczywiście osoby piszące prozę też się znajdują. To bardzo taki wybór mój osobisty w tym przypadku. Zarzucano mi na przykład, że nie umieściłem tam Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, czy na przykład Artura Szosarka, no ale założyłem sobie, że grafomanów nie drukuję, nie wybieram po prostu, więc ten wybór był bardzo mocny, znaczy był bardzo subiektywny i odpowiadał temu, co mnie osobiście w literaturze się podoba. No i tam było tak, że każdy set autorski zaczynał się od fotografii dużej portretowej, po czym w tekście między wierszami czy między prozą, między akapitami znajdowały się fotografie w mniejszym rozmiarze. Było tam w sumie 89 zdjęć wydrukowanych, dosyć kiepsko niestety, oficyna literacka, która to wydała, nie spisała się za dobrze. A te zdjęcia, które Państwo oglądają, to akurat są te, które najbardziej mi się podobają i po latach według mnie się bronią. Oczywiście nie dałbym się pokroić za cały zestaw w tym momencie. Może się trochę pospieszyłem, robiąc niektóre zdjęcia. Natomiast to było dla jakiegoś pewnego rodzaju wyzwanie. Starałem się te zdjęcia zrobić tak, żeby wyglądały atrakcyjnie i przyciągały uwagę odbiorców i żeby w jakiś sposób oczywiście odpowiadały też powierzchowności typom osób, które fotografowałem, typom psychicznym, czy jak to nazwać, osobowością, o. Ale też była ciekawa reakcja na tę antologię. Zarzucano mi tak, po pierwsze, że bardzo arbitralnie wybrałem teksty, że to nie jest reprezentatywna antologia, czego ty też doświadczasz w przypadku decydującego momentu, albowiem w Polsce antologia to jest zebranie wszystkiego do kupy. To nie jest wybór i selekcja pod jakimś kątem, tylko trzeba pokazać wszystko. A to nie jest wcale antologia. A druga rzecz, jaką mi zarzucił krytyk literacki, a obecnie profesor Uniwersytetu Śląskiego Krzysztof Uniłowski, to w 99 roku, że autorzy przeze mnie sfotografowali, prezentują swoje gęby, tu chyba nawiązał do Gombrowicza, na użytek kultury masowej. Proszę Państwa, ci ludzie prezentują swoje gęby na użytek kultury masowej. A to zdjęcie Olgi Tokarczuk, z którego autorka była bardzo zadowolona i mnie wycałowała, jak jej dałem po prostu potem zestaw tych fotografii, było wielokrotnie używane w różnych wydawnictwach, też takich targowych za granicą na przykład, na targi we Frankfurcie i tak dalej. Ja myślę, że to nastąpiło w sposób naturalny, bo moje tak naprawdę te kontakty ze środowiskiem literackim, intensywne kontakty urwały się w okolicach roku 91, 92. Potem, mniej więcej po 96, miałem jakieś kontakty, byłem zapraszany na jakieś imprezy literackie, natomiast miałem do tego duży dystans i tą książkę wymyśliłem sobie, tą antologię zrealizowałem dlatego, ponieważ
miałem jakąś taką potrzebę podsumowania tego, w czym sam uczestniczyłem. Poza tym lubiłem większość tych tekstów. Teraz już miałbym do wielu utworów stosunek bardziej krytyczny, ale wtedy, powiedzmy, w 90% to było wszystko dla mnie maksymalnie do zaakceptowania. A to jest taki cykl fotografii, jak nazwa wskazuje, łatwo się zorientować, który dotyczy Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli sanktuarium maryjnego i nie tylko. I to jest cykl, który robiłem, cykl zdjęć, który robiłem w latach 1995-2004, czyli 10 lat tam jeździłem. I fotografowałem przede wszystkim osoby, które uczestniczą w tych uroczystościach religijnych. I po zakończeniu pracy, mniej więcej po roku, zeskanowałem wszystkie negatywy i zacząłem myśleć o tym, żeby zrobić z tego książkę, żeby opublikować ten materiał, bo prawdę mówiąc, jeżeli pracuję nad jakimś projektem, to zawsze myślę o formie prezentacji, o wystawie, a przede wszystkim o formie publikacji w postaci albumu czy też książki. I ta praca trwała, trochę to trwało, materiał się trochę uleżał. Generalnie rzecz biorąc, ten układ, który jest w albumie, powstał w 2006. Książka wyszłaby w 2008 roku w kropce, ale ponieważ doszło do nieprzewidywanych okoliczności, się trochę okres przedłużył wydania i ukazała się po niewinnym oku, a tak to by ukazała się przed niewinnym okiem. Nie traktowałem tego jako fotoreportaż, raczej interesowały mnie zdjęcia ludzi, którzy w tym uczestniczą, czyli bardziej, powiedzmy, jest to, czasami są to, sprawiają wrażenie zdjęć pozowanych czy quasi-portretów, ponieważ czekałem w statycznych momentach, których uroczystości wyłapywałem ciekawe osoby, czy też w ciekawej sytuacji. Starałem się im tak robić zdjęcia, żeby patrzyli mi prosto w obiektyw, czyli prawie sytuacja portretowa. Podchodziłem blisko, używałem standardowej optyki, czyli musiałem podejść blisko, żeby zrobić dobre zdjęcie. Tu akurat nie w przypadku tej fotografii, ale w przypadku innych tak. I nie interesowało mnie takie fotoreporterskie podejście, które w gwarze fotoreporterów nazywa się safari, i tak zresztą mówiły niektóre osoby, które przyjeżdżały robić tam zdjęcia. Mnie interesował pewien rodzaj religijności, uczestnictwa w rytuale religijnym, który ma charakter misteryjny, który dotyczy przezwyciężenia, czy też oswojenia się ze śmiercią, przezwyciężenia śmierci, więc i to było widać, bo to zaangażowanie tych ludzi jest bardzo silne, widać to na twarzach, w sposobie zachowania, to mnie interesowało. Sam jestem ateistą, więc też miałem do tego pewien dystans, ale ten rodzaj, jak już mówię, ten rodzaj uczestnictwa, zaangażowania jest bardzo silny i to na mnie działało. No jeszcze dodatkowo twarze, fizjonomie, twarze zniszczone od pracy, o bardzo wyraźnych rysach, to mnie interesowało w tym przypadku. Więc nie robienie fotoreportażu pokazującego kolejne stacje męki pańskiej i odgrywania tego spektaklu takiego przy pomocy amatorów i kleryków z seminarium w Kalwarii, tylko uczestnicy, to jak oni się zachowują. Ja się też nad tym sam zastanawiałem i na przykład dlaczego tam jeździłem, dlaczego to fotografowałem, a ponieważ przy okazji robienia jakichś fotoreportaży w latach 90., w połowie lat 90. dla Tygodnika Powszechnego robiłem też zdjęcia pielgrzymek, które przychodziły do Częstochowy i oglądając te negatywy czy tam stykówki, zobaczyłem, że tam jest mnóstwo po prostu haseł politycznych takich czy też narodowych niesionych przez te pielgrzymki. I myślę, że to była jedna z przyczyn, dlaczego nie jeździłem do Częstochowy fotografować te spektakularne wejścia pielgrzymek z różnych miast, tylko jeździłem do Kalwarii, gdzie charakter tych uroczystości jest bardzo ludowy i tego po prostu nie ma. To jest misterium, a nie misterium narodowo-niepodległościowe, czy jak je nazwać. Czy po jednym sezonie, po dwóch sezonach nie miałem poczucia, że muszę tam jeździć częściej. Zaplanowałem sobie, że będę jeździć 10 lat, bo to jest okrągła cyfra, liczba. I akurat w ostatni rok, kiedy tam jeździłem, już byłem po prostu trochę znużony, jak gdyby te sytuacje wszystkie, miałem wrażenie, że nic mnie nie zaskakuje. Natomiast w przypadku Czarno-Białego Śląska, na który teraz patrzymy na te zdjęcia, to wymagało, fotografowanie tego terenu wymagało wielokrotnego jeżdżenia, wyłapywania miejsc, szukania odpowiedniego światła, więc taki rodzaj pracy, który jest rozciągnięty w czasie
i wymaga wielu, podejść bardzo mi odpowiada. Jestem przekonany, że materiał, jaki się uzyskuje przy takim sposobie działania, jest znacznie bardziej, ma większy ciężar gatunkowy niż zrzucenie na spadochronie fotoreportera do Afryki, prawda? Danie mu 3 dni na zrobienie fotoreportażu z jakiegoś regionu, gdzie walczą armie dzieci przeciw sobie i powrotem wraca i pokazuje, prawda, te zdjęcia. Projekty fotograficzne, które są dobre, robi się po prostu latami, miesiącami i trzeba się do tego mocno przyłożyć, wydać kupę kasy na to, poświęcić sporo czasu, liczyć na wyrozumiałość bliskich osób. Tak to wygląda. Nie ma po prostu dobrego projektu bez zaangażowania siebie i powiem nawet czegoś, co jest jakimś takim działaniem o charakterze obsesyjnym, bo jak zacząłem robić Czarno-Biały Śląsk w 2000 roku, to nie miałem żadnej gwarancji, że ktokolwiek mi to wyda, że będzie wystawa, że ktokolwiek się tym zainteresuje. I po prostu robiłem zdjęcia, jeździłem tych wyjazdów, jak policzyłem sobie, bo numerowałem te wyjazdy w przypadku katalogowania negatywów, było 76. Więc po prostu 76 razy jechałem, wstawałem o 3 rano, jechałem wcześniej rano, żeby mieć poranne światło. Jeździłem w konkretne miejsca, powracałem w konkretne miejsca, szukałem motywów, które są interesujące, które są mocne. Bez takiego działania o charakterze intensywnym i wręcz obsesyjnym w sensie doboru pewnych motywów, nie ma dobrych efektów. Oglądanie książki fotograficznej to jest zupełnie inny rodzaj kontaktu z obrazem niż oglądanie zdjęć na ekranie komputera, na stronie internetowej czy podczas projekcji. Mamy do czynienia z czymś materialnym. Współczesne teorie interpretacyjne fotografii mówią o tym, że materialna strona wyglądu zdjęcia jest bardzo silna i to kontakt z odbitką i charakter odbitki jest bardzo ważny. Mi chodzi o relację z tekstem. Nastąpiły w trochę sposób w tym przypadku przypadkowy, ponieważ robiąc ten Czarno-Biały Śląsk, potem będziemy widzieli zdjęcia kolorowe ze Śląska, taką serię, którą zrobiłem. Tę serię kolorową zatytułowałem sobie tak wstępnie i trochę przekornie Kapitał. Ale ten materiał czarno-biały był znacznie bardziej obfity, tych zdjęć było znacznie więcej i kiedy z moim przyjacielem Krzysztofem Jaworskim przy jakiejś rozmowie mówiłem mu, że mam taki pomysł na nazwanie projektu Kapitał, on się strasznie do tego zapalił i zaproponował mi zrobienie właśnie książki wspólnej, co mi odpowiadało, ponieważ cenię jego wiersze, jest świetnym poetą, aczkolwiek niekoniecznie pokrywa się to z odbiorem z odbiorem akademickim, ale akademicy to jest inna kwestia. Więc taką książkę zrobiliśmy. On wtedy dostał honorarium, to jest rok 2002, to zupełnie inne realia finansowe. On dostał honorarium za napisanie scenariusza do filmu Golasy bodajże, czy do czegoś takiego. I całe pieniądze przeznaczył na wydanie tej publikacji, która została wydrukowana trochę tak sobie. Ale jest takim artbookiem, który bardzo lubię i bardzo ważny. Tam znalazły się trochę inne zdjęcia niż w albumie Czarno-Biały Śląsk, więc próbowaliśmy dokonać takiej korespondencji, na ile oczywiście jest to możliwe, między wierszami i obrazami. I próbowałem znaleźć klucz do tego tematu, ponieważ wygląd tego krajobrazu robi bardzo silne wrażenie i jak gdyby ciągle jest dla mnie wyzwaniem i ciągle, kiedy tam jestem, czuję potrzebę, będą te zdjęcia kolorowe, czuję potrzebę, żeby się do tego w jakiś sposób odnieść przy pomocy aparatu fotograficznego. Te zdjęcia, które są na dole prezentowane w Mocaku, to są fotografie niekoniecznie z Górnego Śląska, raczej też z Zagłębia i z innych terenów, z południa Polski, więc nie Górny Śląsk. Natomiast te zdjęcia, które tutaj będziemy teraz widzieć przez chwilę, które Adam pokazał na wystawie Świat Nieprzedstawiony, to właśnie ten projekt, który nazwałem sobie Kapitał z przekory i sfotografowałem w kolorze wtedy takie wejścia lub fasady sklepów, barów na Górnym Śląsku, w górnośląskich miastach. Historia jest taka, że nie miałem specjalnie dużo kasy wtedy na zrobienie stykówek, więc filmy wywołałem, a one sobie przeleżały parę lat i dopiero potem zorientowałem się, co mam. Więc gdyby zaszła taka sytuacja, żebym wtedy dysponował pieniędzmi albo własnym skanerem, w 2001 roku własny skaner to w ogóle
to nie było to możliwe do skanowania, to horrendalne pieniądze kosztowało, to prawdopodobnie bym pociągnął to. Od strony czysto finansowej było to trudniejsze zapanowanie nad kształtem takiego zdjęcia w 2001 roku w przypadku koloru niż nad zdjęciem czarno-białym, ponieważ wtedy miałem ciemnie w domu i wszystko robiłem sam. Potem skanowałem odbitki i nie negatywy, więc na tej zasadzie. Natomiast dlaczego użyłem tutaj koloru? Dlatego, ponieważ w sposób całkowicie logiczny i naturalny te obiekty, które sfotografowałem, domagały się koloru, bo one są kolorowe. One kolorem się wyróżniały, one kolorem zwracały uwagę, więc nie mogłem tego robić w monochromie. Chociaż jak oglądałem stykówki, to też sfotografowałem kilka takich sklepów właśnie w monochromie, ale to nie działało, więc dlatego. Ale w ogóle jeśli chodzi o ten monochrom, którym po prostu tkwiłem bardzo długo, to wynikało z tego, że zaczynałem od tego, takim punktem odniesienia cały czas jest dla mnie fotografia amerykańska, ale nie Ansel Adams i Minor White czy Edward Weston, tylko fotografowie, którzy działali w ramach FSA, czyli Farm Security Administration, czyli Dorothea Lange, John Vachon, Ben Shan, Jack Delano, Walker Evans, a nie panowie od monumentalnych krajobrazów. I siłą rzeczy bardzo, robiąc te zdjęcia ciągle, jak gdyby to miałem w głowie, czy w tyle głowy, jak to się mówi nieładnie, i po prostu to było dla mnie płaszczyzną odniesienia przez długi czas i ten monochrom był kompletnie transparentnym rodzajem wypowiedzi. Natomiast tak na serio zdjęcia kolorowe zacząłem robić w momencie, kiedy zacząłem fotografować wraki samochodów do cyklu Życie po życiu, bo siłą rzeczy musiały być one w kolorze, bo były bardzo kolorowe i monochrom w ogóle byłby formą obrazowania nieadekwatną. W przypadku czarno-białego Śląska interesował mnie krajobraz industrialny, krajobraz miejski, miasta przemysłowego. To jest tak zresztą jak w przypadku tych zdjęć, które powstawały później, i to jest taka seria, której nie ukończyłem, bo nie miałem pomysłu, jak to zamknąć, jak doprowadzić do takiej sytuacji, żeby była to zwarta wypowiedź. Natomiast to, o czym mówisz, czyli o ludziach, czyli właściwie o sytuacji ludzi, którzy tam mieszkali i byli poddani, byli ofiarami tej takiej dosyć mocnej formie transformacji ekonomicznej, dopiero o tym pomyślałem po latach, że właściwie byłem bardzo blisko obok tego, rozmawiałem z tymi ludźmi w wielu sytuacjach, opowiadali mi o swoim życiu też, czy też o swoim stanie bezrobocia, natomiast nie miałem żadnego pomysłu, jak to można... Chyba wystarczy wcisnąć zakończ. I jak to można po prostu pokazać, więc dlatego tego nie zrobiłem. Ale to był błąd, powinienem był na to zareagować. Ale też bardzo tkwiłem w tej takiej konwencji obrazowania monochromatycznej, być może dlatego. Chyba tak bym to nazwał. Życie po życiu. Życie po życiu jest projektem, który jak gdyby ma dwie fazy. To jest okładka albumu wystawy, której kuratorem był Adam. W 2007 roku była duża prezentacja w Centrum Sztuki Współczesnej, po której to wystawie miałem pewien niedosyt w sensie zafunkcjonowania tego. Więc teraz zobaczycie Państwo zdjęcia, które zacząłem robić po trzyletniej przerwie i wróciłem jak gdyby do fotografowania tych obiektów, ale robię to trochę inaczej, używając filmu Ektar, który daje przewalone lekko kolory. I interesuje mnie bardziej zjawiskowy charakter tych obiektów, ale też znaczenie, jakie się tam pojawia. Bo w przypadku Życia po życiu była to taka trochę typologia rebur, ponieważ nie jestem zwolennikiem takiej typologii robionej od siekiery i umieszczania wszystkiego w idealnych proporcjach w kadrze. Natomiast interesował mnie tam ten element głównie, a widzicie Państwo, to jest pomnik Jerzego Popiełuszki, bardzo ciekawy. Interesował mnie tam raczej te samochody, te wraki interesowały mnie jako taki współczesny motyw vanitas, czyli mówiący o marności tego świata, o przemijalności tego świata. Wraki samochodów, czyli współczesny rekwizyt, motyw funkcjonujący w sztuce od wielu lat. Ale okazało się, że nie było to aż tak komunikatywne, jak sobie to zamierzyłem, więc pomyślałem o
innym sposobie reakcji, zacząłem też szukać, robiąc te zdjęcia, a właściwie reagując na to, z czym się spotykam, zacząłem wybierać takie motywy, gdzie pojawia się znaczenie dotyczące nie tylko przemijania świata. Tak bym to powiedział. No więc dlatego na przykład bardzo się ucieszyłem, kiedy trafiłem, i to też jakoś mnie zmotywowało do działań, kiedy trafiłem na pomnik księdza Jerzego z tą połówką kredensa, prawda, wbitego w ścianę z rejestracją SB coś tam, czyli data porwania i zabójstwa. I też ucieszyłem się, kiedy na przykład mogłem robić zdjęcia, tych zdjęciach, które robię teraz, tych samochodów jest więcej światła, tu sobie zrobiłem autoportret, jeżeli dojdzie do jakiejś publikacji w tym przypadku, ale tu się nie spieszę, bo chcę to zebrać takie zdjęcia, które będą w 100% mi odpowiadać. Więc szukam też sytuacji semantycznych, które nie dotyczą wyłącznie przemijania. Czyli jakby projekt, który był zakończony wystawą, książką, dla ciebie jakby teraz powraca po kilku latach jako jeszcze niedomknięty, tak? Czy jakby, znaczy, jest kontynuowany? Niedomknięty, jednocześnie te obiekty cały czas są w krajobrazie, trochę się zmieniają, więc trochę inaczej je fotografuję też. Inne światło, inne kolory i też to znaczenie, widzicie państwo, jaka piękna brama. I to znaczenie jest też trochę inne i na tym mi zależy. Ja myślę, że ta wystawa jednak była bardzo komunikatywna. Pamiętam na przykład, jak Krzysztof Hołowczyc kręcił materiał właśnie, nie wiem, do jakiegoś materiału w CSW, to jednak była zupełnie niezwykła sytuacja z punktu widzenia sztuki. Z drugiej strony też to była ważna wystawa, dlatego że po raz pierwszy, o ile wiem, właśnie pokazałeś zdjęcia kolorowe i nie był to Śląsk, z którego byłeś znany już właściwie bardzo wielu osobom, więc tak. Też to przełamywało pewien wizerunek artysty, który przez tych swoich 70 kilka podróży, dwie książki, ileś wystaw zafunkcjonował właściwie tylko i wyłącznie jako autor takiego jednego monumentalnego projektu, więc to troszeczkę nie wiem, jak to powiedzieć, ale sprawiało, że autor się wydał może mniej poważny, może mniej taki właśnie seriożny w tym swoim podejściu, bo tam wielki temat, ta transformacja, koniec nowoczesności, ruiny nowoczesności, ludzie pisali różne rzeczy, czy wciąż piszą, a tutaj nagle te samochody. Znaczy, z Krzysztofem Hołowczycem to było tak, ponieważ ja uczestniczyłem w nim razem z Krzysztofem Hołowczycem, a jednocześnie to filmowałem swoją kamerą, mam to zapisane wszystko, jak to kręcono. W programie lifestyle'owym i to było tak, że Krzysztof Hołowczyc nie zdawał sobie sprawy, w czym uczestniczy i jakie zdjęcia będzie oglądać, i redaktorka go wzięła pod rękę i tam mu klaruje, a idę z tyłu i to filmuje wszystko. I ona go tak prowadzi na salę, otwiera drzwi, czy tam nie drzwi, wprowadza go, pokazuje mu i widzę zaskoczenie, Krzysztof Hołowczyc tak się rozgląda i mówi: a, to są te samochody, którym się nie udało. Więc tak to wyglądało. Tam jeszcze był jeden z mojej strony popełniony błąd w przypadku tej wystawy. Te zdjęcia były za małe po prostu, w sensie ekspozycji. One miały 55, one powinny mieć metr na metr i to by wtedy zadziałało zupełnie inaczej. A tak państwo widzicie, tu mamy motywy sakrum, była reklama burdelu, jest, prawda, nagrobek jakiegoś szaleńczego motocyklisty, więc jak gdyby, jeśli chodzi o semantykę, potencjał semantyczny w przypadku tych obrazów jest tego więcej niż tylko kwestia szrotu, reklamy baru przydrożnego czy czegoś w tym rodzaju. No, znaczy, tutaj jest taka historia, że geneza tego w pewnym sensie tego projektu jest taka, jak mówi Adam, że jeżdżąc samochodem zobaczyłem dwie rzeczy po Polsce. Pierwsza rzecz to były nieczynne obiekty synagog na drodze do Warszawy, tam jest 4 bodajże, można w bliskim sąsiedztwie drogi, część widać bardzo dobrze z okna samochodu, które cały czas mijałem i ten obraz miałem w oczach i za każdym razem myślałem, że to jest taki ciekawy motyw do sfotografowania, że to może być ciekawy. Druga rzecz to jest coś takiego, że przy okazji, ponieważ dużo jeździłem wtedy samochodem, teraz mniej, zacząłem zwracać uwagę na takie miejsca w Polsce, w miastach, które są kompletnie puste i właściwie mają jakiś znak zapytania po prostu, jak gdyby wzięte w nawias. Nie wiedziałem, o co chodzi po prostu, co się stało. Myślałem, że to efekt transformacji ekonomicznej, że niewidzialna ręka Balcerowicza po prostu je zmasakrowała. Natomiast kiedy zacząłem fotografować synagogi i
i lokalizować te obiekty, to właśnie trafiłem w takie miejsca, które są kompletnie puste. Czyli ten ślad po zagładzie w postaci pustki, bez ruchu, zaniedbania i opuszczenia w przypadku prowincji jest ciągle jeszcze mocno widoczny. W przypadku dużych miast nastąpiło w jakiś sposób zagospodarowania tego terenu. W przypadku miast małych, czy też które nie mają jakiegoś potencjału ekonomicznego, to ciągle jest widoczne, więc po paru miesiącach pracy nad tym projektem, mimo że miałem dokładne adresy wszystkich tych obiektów, jeździłem pod konkretny numer na konkretnej ulicy, jak wjeżdżałem, a jeszcze wtedy nie miałem GPS-a, jak wjeżdżałem w taką miejscowość, to już wizualnie wiedziałem mniej więcej, gdzie należy się kierować, ponieważ wygląd tych budynków, stopień dewastacji mówił mi, gdzie należy szukać, więc z tego to wyniknęło. Czy jakbyś mógł opowiedzieć o samym tytule, bo to też wydaje mi się ciekawe, jak te projekty się rodzą, czy jak one gdzieś, jak ta twoja taka metodologia właściwie pracy fotografa, ale też takiego badacza w terenie wygląda. Tutaj do projektu Niewinne Oko mieliśmy konsultacje na przykład z ekspertami z Żydowskiego Instytutu Historycznego, którzy też właściwie byli zdumieni, także oni nie mają jakby sami tej dokumentacji, sami nie wiedzą, ile jest tych obiektów, gdzie one są. Chodziło o nieczynne właśnie zamknięte obiekty kultu, tak, które teraz trzeba było całego śledztwa, żeby je odnaleźć i nawet oni tego nie mieli, więc Wojtek wykonał taką gigantyczną pracę. Oczywiście, ale myląc się w paru przypadkach, natomiast no tak, bo to jest taka sytuacja, że oni tam mają zespół ludzi, który ciągle nie może zrobić porządnie tej strony internetowej, wirtualny sztetl i ona ciągle po prostu, jak wchodzimy w jakąś zakładkę, to materiał w trakcie opracowywania znajdujemy. Natomiast ja na własną rękę, korzystając z dostępnych źródeł, z kilku książek czy kilkunastu książek i z informacji, jakie można znaleźć na różnych stronach internetowych, zlokalizowałem te obiekty i za własne pieniądze przez 2 lata jeździłem i je fotografowałem. Czyli po prostu zrobiłem to, no więc ta kwestia obsesyjnego działania jest tutaj bardzo ważna. Natomiast oni mają zespół ludzi, który nie może się z tym uporać już od dobrych paru lat. To jest zupełnie inna sytuacja. Czy tytuł? Niewinne oko nie istnieje, więc tytuł jest z recenzji wystawy Adama pod tytułem Nowi dokumentaliści. Jest tytuł recenzji Bogusława Deptuły z Tygodnika Powszechnego, w której to recenzji, to już mówię pewnie któryś raz, pewnie część osób to słyszała, w której to recenzji autor pisał, że jedyną aspiracją osób biorących udział w tej wystawie jest chęć zaistnienia w galerii sztuki za granicą i sprzedawania swoich prac. I nie interesują ich kwestie socjalne ani historyczne. Ponieważ było to stwierdzone w tonie kategorycznym, wziąłem sobie to do serca i pomyślałem, że jakikolwiek projekt zaangażowany społecznie czy wchodzący w kwestie historyczne zrobię, to użyję tego tytułu. I bardzo mniej więcej wystawa Nowi dokumentaliści otwarła się pod koniec czerwca 2006 roku, a w 2006 roku była taka bardzo fajna wystawa w Zamościu, miasto Utopia w tytule, już nie pamiętam teraz dokładnie tytułu. Wystawa Andy Rotenberg. Tak? Andy Rotenberg, bardzo fajna wystawa, tam pojechaliśmy ją zobaczyć ze znajomymi i po prostu zobaczyłem, w jakim stanie jest ta synagoga, która tam taka w renesansowym stylu dosyć mocno była wtedy zrujnowana. Byłem w środku były zdjęcia przedstawiające deportacje z gett tam w okolicach Zamościa i sobie pomyślałem, bo ten pomysł z tym fotografowaniem tych obiektów, znaczy tych synagog chodził mi po głowie i wtedy sobie pomyślałem, że muszę to zrobić koniecznie, to raz, a dwa, że użyję tego tytułu. Z czystej przekory, ale też jednocześnie dlatego, bo on jest dosyć pojemny znaczeniowo i można go rozumieć dosłownie, można go rozumieć w odniesieniu do pewnego krytycznego podejścia do sztuki realistycznej, do malarstwa realistycznego w XVIII wieku, czy tam na początku XIX. W końcu mówi też o niewinności oka osoby, która robi takie zdjęcia, więc jest to ważne. To odbyło się w sposób niejako naturalny, ponieważ jedną z takich motywacji, która zawsze na mnie działa w przypadku robienia zdjęć, to jest to, jak działa motyw, obiekt. No a te obiekty, które są jak gdyby wzięte w nawias i są takim znakiem zapytania, znajdowały się w obrębie mojego dzieciństwa.
konkretna ulica w dzielnicy Dębniki, ulica Różana, konkretne budynki, które były w stanie opuszczenia, które jako dziecko po prostu już zobaczyłem i nie dawały mi spokoju. I potem trochę szukałem, na przykład robiąc zdjęcia na Śląsku, czy też trafiałem w takie miejsca, które były tak, miały pewien rodzaj niedopowiedzenia, to znaczy wyczuwałem, że jest za nim jakaś historia. Tylko że wtedy interesowała mnie bardziej strona wizualna, a nie wyciągnięcie tej historii w jakiś sposób przy pomocy robienia zdjęć na wierzch. Natomiast kiedy zdałem sobie sprawę już na 100% w przypadku tego projektu, czego to dotyczy, bardzo świadomie starałem się w jakiś sposób to pokazać, na ile oczywiście wygląd samych obiektów po licznych przebudowach mówi, może nam o historii ich powiedzieć, prawda? Znaczy może nam powiedzieć o historii ich. Więc na tej zasadzie tego rodzaju, powiedzmy, w cudzysłowie wrażliwość zawsze istniała. Tylko że teraz przybrała bardziej konkretną formę. Ale też jest coś takiego, że zmieniło się moje podejście do fotografii, a mianowicie w taki sposób, że na początku bardziej interesowała mnie ta strona wizualna, czy też estetyczna, obrazu fotograficznego, natomiast teraz bardziej mógłbym powiedzieć, że oczywiście strona wizualna jest bardzo ważna, natomiast że używam fotografii. Używam fotografii, używam jej w przypadku, użyłem jej w przypadku Niewinnego Oka, posługując się bardzo określonym sposobem fotografowania, styl zero, prawda, czy bezstylowym. Używam fotografii w przypadku tego projektu, który się nazywa Święta Wojna i jest poświęcony takiej wizualnej formie rywalizacji między grupami kibicowskimi, wizualnej formie, która objawia się na murach miast. Też tutaj używam fotografii. Tu bardzo świadomie jest użyty format panoramiczny, kolor, także ekta, który podbija kolory, także rodzaj światła, zwykle rozproszony, zima. To wszystko jest składnikiem tej wypowiedzi. I przesłanie tych zdjęć, oczywiście one muszą funkcjonować jako obraz w sposób, na ile to jest możliwe, doskonały, natomiast przesłanie oczywiście nie jest estetyczne ani nie estetyzujące. Ale musi być to wypowiedź, którą chce się oglądać, czyli to jest bardzo ważne. Robiąc działania wizualne, fotograficzne, nie musimy być przywiązani łańcuchami czy dybami do po prostu tego albumu fotograficznego z pięknymi zdjęciami, który stoi na półce i nikt go nie ogląda. Myślę, że ta strona użytkowa jest bardzo ważna i należy mieć to na uwadze, czyli sposób użycia po prostu tego materiału też jest bardzo ważny. Nie tylko album, który ma być wzbudzać podziw, czy też zmuszać, jak są niektórzy krytycy, do medytacji. Znaczy, przede wszystkim ta książka będzie miała 3 części, chociaż teraz zacząłem myśleć o 4. części. 3 części, której pierwsza część się będzie nazywać Miasto Noży, będzie poświęcona Krakowowi. Druga część się będzie nazywać Oberschlesien i będzie poświęcona Górnemu Śląskowi, a na Górnym Śląsku bardzo często kibice piszą Oberschlesien, ale także używają Hakenkreuzów. 3. część będzie się nazywać Żydzew i będzie poświęcona Łodzi, gdzie 2 rywalizujące ze sobą kluby, ŁKS i Widzew, nawzajem siebie nazywają w sensie obelżywym Żydami. No i teraz pomyślałem jeszcze o tym, że dobrze byłoby, chociaż nie wiem, czy to zrobię, czy nie zamknę tego w takiej trylogii, że dobrze może byłoby sfotografować trochę tego Wrocławia, Białegostoku i Rzeszowa, bo tam też są mocne murale. Aha, jeszcze chodzi o to, że w przypadku tych zdjęć, tych graffiti kibicowskich, oczywiście mam sporą kolekcję bardzo mocnych, rasistowskich tekstów, natomiast też szukam i fotografuję i bardzo się cieszę, jeżeli trafiam na takie zdjęcia, fotografuję murale, autentyczne murale. Nie, na przykład jest taka książka poświęcona graffiti w Polsce, gdzie jest po prostu wszelki rodzaj graffiti, a nie ma graffiti kibicowskich. No bo to nie jest, prawda, to nie jest sztuka. Tego się,
tego się nie publikuje w albumach, na przykład w Anglii, prawda? Nie. Natomiast ja mam całą kolekcję kapitalnych, szczególnie na Górnym Śląsku są piękne murale, które malują kibice. I niekoniecznie są to murale o wydźwięku rasistowskim, z elementami fantazy na przykład, bardzo, bardzo starannie opracowane, więc ta książka nie będzie tylko o takich napisach typu antyjude, tylko też będzie pokazywać jak gdyby całe to zjawisko na tyle, na ile ja jestem je w stanie zaobserwować. I jeszcze jest jeden aspekt bardzo ważny, że te murale, graffiti, one mają bardzo ulotny żywot. To czasami nie minie tydzień, kiedy jest to zabazgrane, czy zamalowane, czy zniszczone przez rywalizującą grupę. Co jeszcze? No właśnie w tym kierunku. Kolekcjonuję też takie murale już, które są poświęcone tym właśnie osobom, bojownikom, którzy zostali zabici w czasie jakichś potyczek. Mam 5 bardzo ładnych. To była taka, to znaczy to się ma tak do niewinnego oka, że jak miałem prezentację na festiwalu ulicy Próżnej, który właśnie ma miejsce tutaj na ulicy Chłodnej, festiwalu ulicy Próżnej, to mieszkałem przy rondzie Radosława, wcześniej Babka, w tym takim mafijnym hotelu, gdzie są złote figury lwów i tak dalej, i tak dalej. Największa samowolka budowlana w Polsce. I odbywałem zawsze, pilnując montażu wystawy, sobie chodziłem spacerkiem przez właśnie te tereny. I chodząc zobaczyłem, że to bardzo dziwnie działa i że jest niesamowicie dziwna atmosfera. I zacząłem się zastanawiać, z czego to wynika. A to był też taki moment, kiedy po niewinnym oku, gdzie Elka Janicka zrobiła ze mną wywiad, zaprzyjaźniliśmy się, zaczęliśmy bardzo obficie korespondować i ona mi podsyłała kolejne wersje Festung Warszawa. Znam to jeszcze z takiej postaci, kiedy to był bardzo mały esej, chyba na 16 stron po prostu znormalizowanego tekstu, który się potem zaczął rozrastać. No i jak zobaczyłem ten tekst po raz pierwszy, to mówię, słuchaj, to weź zrób zdjęcia do tego, bo to po prostu będzie taka wypowiedź. Ale ona oczywiście bardziej się trzymała tej formy eseju pisanego, prawda? Chociaż książka zawiera bardzo bogaty materiał dokumentalny. No, ale ten teren jak gdyby nie dawał mi spokoju i pomyślałem, czy też namówiłem Elkę, żebyśmy zrobili razem projekt, który będzie poświęcony terytorialnie centrum Warszawy. Terytorialnie tej części Warszawy, gdzie przed wojną była taka nieformalna dzielnica żydowska, a w czasie wojny, gdzie było getto, gdzie za murami, w samym centrum dużego miasta europejskiego, 500 tysięcy ludzi po prostu było zgromadzonych, których potem od 22 lipca 1942 roku wywieziono do obozu zagłady w Treblince i zagazowano. I postanowiliśmy zrobić taki projekt, który pokazuje topografię tego terenu, i bardzo świadomie zdecydowaliśmy się w tym przypadku na zrobienie zdjęć z wysokiej perspektywy, czyli z takiej perspektywy, która umożliwia odszukanie w tej topografii miejsc ważnych, dawnych szlaków komunikacyjnych, jakichś ostańców przedwojennych, śladów po prostu, miejsc, które też przed wojną pełniły bardzo ważną funkcję. No i na tym to mniej więcej polega, czyli fotografujemy z dużej wysokości i mamy taki wgląd w topografię miasta. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o moje inspiracje, to przez długi czas było tak, oprócz tych ludzi z FSA, których lubię oglądać i... Do mikrofonu. To jest tak, że długo nie oglądałem albumów i nie kupowałem albumów. Albumy zacząłem oglądać i w ogóle strony internetowe mniej więcej pod koniec pracy nad niewinnym okiem. Czyli jeżeli robiłem zdjęcia, to starałem się jak gdyby znaleźć odpowiednią formę zapisu fotograficznego do tego, jak coś widziałem i potem sprawdzałem, jak to funkcjonuje jako obraz fotograficzny. Natomiast nie odnosiłem się za bardzo. Odnosiłem się na pewno, robiąc czarno-biały Śląsk, do Todda Webba, który robił zdjęcia w Pittsburghu w roku 50. Na ile oczywiście mi się to udało, bo to było dla mnie po prostu odkrycie, kapitalne fotografie. I do nikogo więcej. Jeśli chodzi o Becherów, których często mi się przypina, to naprawdę robiąc czarno-biały Śląsk widziałem chyba dwa zdjęcia na jakiejś wystawie
wystawie w Muzeum Narodowym Szkoły Düsseldorskiej bodajże, to była jakaś taka zbiorówka. Nie znałem tych zdjęć. Becherów to sobie tak porządnie pooglądałem w, nie wiem, jakimś 2006 roku, podczas któregoś z pobytów w Berlinie, gdzie w księgarniach jest sporo książek, więc zobaczyłem dużą wystawę, prawda, więc na tej zasadzie. Nie byłem oglądaczem albumów. Teraz, kiedy zajmuję się też pracą dydaktyczną, więc więcej tego oglądam, ale kiedy robię zdjęcia, po prostu zawsze jest to sytuacja białej tablicy, to znaczy nie pamiętam o niczym, interesuje mnie motyw i to, jak należy go podać, żeby wyglądał, powtórzę się po raz kolejny, atrakcyjnie, ciekawie, wciągająco, czy może zajebiście, ale po prostu, ale nie myślę o tym, czy Józef Kołderka przesunąłby aparat w prawo, a czy ktoś inny użyłby jakiegoś filtru, czy może inny film, czy może inne nasycenie kolorów. To kompletnie mnie nie interesuje. Jestem w danym miejscu, działam, obserwuję, na ile to jest oczywiście, na ile się można skoncentrować, na ile można wszystko kontrolować, bo oczywiście się nie kontroluje, więc tych zdjęć powstaje więcej, potem trzeba to wybrać. A jakie byłyby zmiany na minus? Czy coś, czy ta dynamika właśnie, czy ewolucja fotografii w Polsce też jest... Na minus? Tak. Przywary oglądania zdjęć w sieci. To, o czym mówiłem w przypadku materialnej formy fotografii, oglądania książki, to jest zupełnie inna historia. Sieć wszystko uśrednia, po pierwsze. Poza tym zmusza do takiego capowania, po prostu jak z programami telewizyjnymi, że sobie ciach, 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 obojętne co. Nastąpiła inflacja obrazu tak naprawdę. W przypadku zalewu zdjęć, jakie pojawiają się na portalach społecznościowych, właściwie wszędzie, następuje ich daleko idąca inflacja. Bardzo trudno i takie kompletne uodpornienie i nie zwraca się uwagi na ten zalew.